Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixela, to jest jakieś randomowe granie, nie wiem, I don't know. Więc takie małe backstory, w co będziemy dzisiaj grać. Otóż będziemy dzisiaj grać w Steel Rats, tak, to jest Steel Rats, demówkę. Zaczerpnąłem się, trochę zainspirowałem się tutaj Michałem, który ogrywa demówki czasem, gierek. I sobie stwierdziłem, że nie będę gorszy, też nagram. Już dawno obiecałem, i to jest gra autorstwa Tate Multimedia. Jeśli nie wiecie, kto to jest, to zdecydowanie nie byliście dawno na tym kanale, bo to są ludzie, którzy oryginalnie zrobili Kangur Kakao. I od razu mówię, hashtag bring Kayo back. Zapraszam na Twitter i tak dalej. Shameless plug. Więc to jest ich najnowsza gra. Platformówka. To jest 2,5D, nie 3D jak KO, tak od razu muszę zaznaczyć. I po prostu niedawno, znaczy niedawno, no troszkę jakiś czas temu już obiecałem na ich Discordzie, że jeśli dadzą demo na PS4, to po prostu ogram je. A stwierdziłem, że to będzie też bardzo dobry sposób na to, na jakiś materiał, bo oczywiście ja nie mam kontentu do jakiegoś innego do robienia, tylko po prostu oryginalnego, tylko ogram sobie demo Steel Rats. To demo już było kiedyś na Steamie, ono jest na Steamie, po prostu dzisiaj wyszło, dosłownie dzisiaj wyszło na PlayStation 4 i stwierdziłem, że zagram sobie, więc jadymy. Obym nie musiał instalować czegoś. Oglądałem tylko jeden gameplay z tego, ale i ogólnie gry nie znam. O, Tate Multi. O, no jest słonik, dobra. Wydawało mi się, że słonika już. Słonik nie jest przez nich reprezentowany. Dobra, Steel Rats i jest szczur. Szczureg. Press X to start. K. No, zdecydowanie od czasu KO mają chyba troszkę większy budżet, tak mi się wydaje. Okej. Okay. Jakieś roboty, turety z Borderlandsu. Okej, jakaś pani chyba. Lisa. Jakaś pani rozwaliła robota. Okej, dobra. Teraz jakiś pan pociąga robota. Randy. Okej, Ella, Randy. Tu jest Toshi. To jest chyba nasz główny bohater. Znaczy, to są ogólnie nasi główni bohaterowie. To jest James. Tylko na początku chyba bodajże stryjemy Toshi. A, okej, okay, czyli to jest taki mały... Małe rozpoznanie, okej. Które mi spoileruje to grę, ale dobra. Możemy to obejrzeć, okej. Nie wiem czemu, ale mam takie małe... Mam... nie wiem... Jeśli graliście kiedyś w grę Fancy Pants, taką flaszówkę, to... Nie wiem czemu, ale to mi bardzo to przypomina. Mi się różne gimiki i tak dalej. Uhuhu! Potwór z traileru Raymana. Żalne kurliki. Okej, dobra. Okej, czyli normalnie tu nie sterujemy. Okej, możemy tak. Accelerate i brake reverse. Aha, muszę się najpierw zatrzymać i dopiero wtedy muszę zrobić. Mogę jechać do tyłu. Trochę niefortunnie. Mogę jechać do tyłu kompletnie. A, okej, dobra. Okej, tu włączę. Okej, dobra, to wysysa moją energię. Ale okej, dobra, jadymy. Whee! While driving, switching lanes. Aha, czyli możemy zmieniać. Czyli takie. Okej, dobra, więc to jest trochę podobne jak w innej grze Tate. Nazywają się Trials. Albo w Trials od Ubisoftcie. Czyli nie możemy uderzyć głowy. Głowy, bo inaczej giniemy. Okej, dobra.
Więc to nie jest do końca takie 2,5D, to znaczy niby tak, no jest to gra w 2D, tak na dobrą sprawę, ale możemy, jak widzicie, zmieniać, możemy głębie zmieniać. To jest podobny gimmick był w Super Paper Mario, znaczy nie do końca, ale był Super Paper Mario i bodajże w Donkey Kongu Tropical Freeze. Czyli po prostu mogliśmy iść na tył i na przód grywalnej przestrzeni. To jest troszeczkę inaczej, ale mi to bardzo to przypomina. Okej, dobra. Jademy. Jezu, jakie wyrzuty tutaj. A i gra nas nie zamyka w sumie tak na dobrą sprawę przestrzeni. Turn around. Au. Fajnie, możemy się odwrócić. Nice. Forma U-turn, okej. Okay. Spróbuję. Powiedzmy, że to było U-turn. Obstacles and enemies, okej. Okay. Trochę się cofnę. I myk! Hopsiu! Okej, dobra. Mogę skakać! 10 out of 10 game. 10 out of 10. Jak mogę skakać w grze, to już jest 10 out of 10. Strasznie nie lubię, jak niektóre gry nie dają mi opcji skakania. Nie wiem czemu, po prostu lubię skakać. Daje mi to dużo możliwości. Ej, mogę tu iść? Daje mi to dużo możliwości na glitchowanie, a ja glitche lubię i to bardzo. Więc zdecydowanie w takiej grze jak ta nie ma pewnie aż tak dużo glitchy, jakbym sobie zażyczył. Może jak mi się dostatecznie spodoba i kupię pełną wersję, to spróbuję jakieś glitche znaleźć, albo już są jakieś, nie wiem. Nie wiem, czy ta gra ma jakiś... O, mogę tak robić, okej. Nie wiem, czy ta gra ma jakieś w ogóle community speedrunnerskie. Pewnie ma. Muszę sobie to bardziej obczaić. Wii. Okej, czyli mogę dashować. Nice! A tak, pyk! Au. Okej, czyli muszę... Muszę robociki i bariery. Okej, dobra, trochę dużo do zapamiętania, ale okej. Fair. CSRB. Trochę mi przypomina pewną firmę. Pyk! Okej, okay, czyli tak mogę jechać po pionie. O, tak to się mówi. I myk. Damn, dlaczego nie mogłem to atakować? Pyk! Dobrze, że mogę się w powietrzu obracać. To się ceni. Pyk! Hej! Nie. Oh shit. Honot. Okej, dobra. Dobra, tu mamy jechać na dół. Kształka niby pokazuje tam. Okej, dobra. Chociaż w sumie pojadę tu. No dlaczego nie mogę od razu. Dlaczego muszę najpierw się zatrzymać, a dopiero później mogę. Znaczy, nawet jak... Patrzcie, jak jechałem tam w dół już spadałem, to musiałem się najpierw zatrzymać, a później dopiero mogłem wykonać akcję... tego... jechania do tyłu. Nie wiem, dlaczego tak jest. Ale fajnie by było, jakby to nie... No, nie sądzę, że to będzie zmienione jakoś czy coś, ale... Zdecydowanie... jeśli będzie jakiś sequel albo coś by było musiane dać do patcha, to ja bym dał to. Że usuwanie tego dziwnej rzeczy, że trzeba najpierw się zatrzymać. Nawet jak się już spada i tak dalej, żeby że nie można jechać do tyłu od razu. Nie. Ciekaw jestem, czy tak mogę przejść. A, damn it. Trochę to jest czasem...
konfundujący, w którą stronę jest trawa, którą w lewo. Jak się zmienia. Mogę tam iść, co nie? Pyk! Miu, miu. Pyk! I... oh shit! Strzelają! Nice! A, jeszcze chciałem wspomnieć, że to nie jest materiał sponsorowany przez Tate, bo jakby był sponsorowany, to na pewno to nie był... na pewno bym nie grał w demówkę i na pewno bym... No, więc no, wszystkie moje opinie są tutaj... kompletnie moje, nie to, że się trzymam troszkę, no już w sumie krytykowałem troszkę tą grę, no chociażby przez to niemożność jechania do tyłu, ale no. L3, okej, okay, dobra. I lock and release to wind up, okej. Okay. L2, okej, okay, dobra. To otworzyło to coś. Road is clear. Let's go. Okej, okay, jademy. Niu. I... hoppa. To się dziwnie podświetla, mam dziwne wrażenie, że to zły znak, jak coś się podświetla. To już taki... au. To już jest taki, wiecie... jak to się mówi? Zboczenie zawodowe. Że już wiem, co się, że coś się święci, jak coś jest podświetlone. L3 i wind up. O, regeneruje mi się życie. Fajnie! Dobrze. I teraz się odblokuję. I pyk! Takie. Okay. Przyznam, że bardzo fajna. Nie jestem na razie przekonany co do zakupienia pełnej wersji. Bo jednak muszę się przyzwyczaić do czegoś takiego. Ale... nie wiem, zdecydowanie mnie interesuje ta gra. Ale nie wiem, czy... na razie przynajmniej, czy bym kupił to. Może na jakąś przecenę poczekam i... Oczywiście możecie powiedzieć, czy... jak wam się podoba to na razie. Nie wiem, może jak będzie dostatecznie, jak będzie milion wyświetleń na tym filmie, to kupię Steelers od razu. I pyk. Przydałby się system jakichś kombosów. A nie, jest tu kombos. Tylko wiecie, że nie chodzi, że w system kombosów, nie jak Sonic Unleashed czy coś. Tylko wiecie, że jak mam parę pod rząd, to se tam, nie wiem, punkty się więcej nabijają. No cholera jasna, nie mogę w niej wypalić. No. Ej. Oczywiście najpierw muszę raz wcisnąć, później drugi raz. Okej, okay, let's go. I myk. Oh shit. Dobrze, oh fuck. Czekaj. Nie. Okej. Możemy jechać. I myk. Pum. Nie, ała. Au, to było ała. No, przestań tam celować. Pyk. I my, ofa. Tu nie jedymy. Tu jedymy. Nią. Dobra, co, ale muszę im przyznać, że... przynajmniej ja tak mam, że zawsze jak jest gra z jakimiś motocyklami czy coś. Oh shit. O, odkryłem jakiś ruch. O. Okej. To jest bardziej efektywne. Nie jestem ograniczony przynajmniej do jednego kierunku. Dobra, to teraz tego używam. Po prostu to jest taki satysfakcjonujące, jak jest po prostu. O. Teraz umrę. To nie jest efektywne. Auf. Hmm.
Przydałby się jakiś ruch ochronny. Oh shit. Au. Czy ja umarłem? Tak, game over. Oh shit. Dlaczego mnie zrespawnowało tuż przy przeciwniku? Ej, to jest... To jest mała głupota, że mnie tuż przy przeciwniku zespawnowało, ale dobra. Okej. Ej. Proszę nie przeklinać. Nie wiem, czy ta gra ma wersję pozną. Zgaduję, że tak. Ale ja po prostu przez Spyro mam ustawione PS4 teraz cały czas na język polski, więc przykro mi, że nie usłyszycie polskiego dubbingu. Więc no. Big. Uff. Już się bałem, że walnę głową. O nie! Shit! Teraz umrę. Aha. Nie. O jest. Już się bałem, że... I myk. Jest tu. Powiedzcie mi, że jest tu ten z życiem. A tu boss, haha! A ja z jednym życiem tylko. Myk! No i to się nazywa widowiskowa rzecz. Powiedzcie mi, że tu gdzieś to życie, bo ja się boję, że tu boss będzie. Zawsze w takich demach musi być oczywiście. Oh boy, oh. Dlaczego nie mogę tam wyjść do nich? Ja chcę tym ludziom po... Aha. Dzięki. Naprawdę, dzięki. Soundtrack mi się jak trochę nie podoba. Nie jestem zbytnio fanem takich soundtracków, które są po prostu takie... jak to się mówi? Cinematic, takie bardzo. W sensie, że... Wiecie, wolę taką muzykę do posłuchania, a nie, że to jest takie... No takie atmosferyczne i tak. Nie lubię czegoś takiego. A. Czy jednak nie było. Nie było jednak bossa. Szkoda, mogli dać też bossa do demówki. Więc. Ha. Czterech zmieniających się bohaterów. Bike as the ultimate weapon. Czyli motocykl jako ostateczna broń. Dużo robotycznych przeciwników do zniszczenia i eksploracja, zagadki i arcade. Zrestartuję, żeby... to jest ładne. Więc to było demo Steel Rats. Możecie się wypowiedzieć, jak na moje... ja osobiście jestem bardziej fanem takich tradycyjnych platformówek. Jest to fajne. Nie powiem, że nie. Jest to fajne. Podobało mi się, ale sądzę, że jeśli miałbym to kupić, to już bardziej to kupię po prostu na przecenie. Co swoją drogą mnie parę miesięcy temu to było na GOG-u, więc może za niedługo będzie przecena na PSA, nie? Może tak, może nie, chociaż nie wiem jak obecnie będzie z moim kupnem tego, bo zbieram na Wii U, ale... jest porządna, ładnie wygląda. Zdecydowanie od czasów Chaos dużo się u nich zmieniło, jeśli chodzi o grafikę i tak dalej. Więc no, jeśli lubicie takie gry, jeśli lubiliście serię Trials od Tales, to sądzę, że zdecydowanie taki bardziej mroczny, taki bardziej waleczny i z historią typ gry wam się spodoba też, więc to by było na tyle w tym filmie. Dosyć krótszy niż moje normalne filmy, o jakieś 10 minut. No i to tyle, no. Dzięki wam za oglądanie, mam, że wam się spodobało. Na razie i cześć! Pa, pa!